Dobiegły końca wakacje zorganizowane przez placówki kulturalne Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W ramach letniego wypoczynku zorganizowano 4 dwutygodniowe turnusy, w których łącznie wzięła udział ponad 100 dzieci. Ważnym elementem wszystkich wakacyjnych grup były spotkania mające na celu wdrażanie zasady bezpieczeństwa. I tak właśnie było na lipcowych i sierpniowych pogadankach z policją, strażą pożarną oraz leśnikami. Do tego należy jeszcze dodać ważne warsztaty dotyczące udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Stałym elementem każdego turnusu były jednodniowe, bogate w atrakcje i warsztaty wycieczki. Podopieczni zawitali do wielu ciekawych miejsc. Były to m.in. Rancho Zagata Mini Zoo w miejscowości Grabarze, gospodarstwo agroturystyczne Bocianie Gniazdo w Chruścinie, Rancho Mileniówka w Markach, Siesta w Krzepicach, Nadleśnictwo Wieluń w Mierzycach i Zagroda Edukacyjna Stefanówka w Szarlejce. Tradycją Spółdzielczego Domu Kultury jest także dostrzeganie atrakcyjnych i ciekawych miejsc dla dzieci na terenie naszego miasta. Były to m.in. Fan Zone, czyli Wieluński Park Rozrywki, wyjścia do kina Syrena, wizyty w McDonaldzie, warsztaty robienia pizzy, ale też ciekawe zajęcia w wiosce indiańskiej. Jednakże jednym z głównych celów organizacji letniego wypoczynku była przede wszystkim integracja i zachęcanie do nawiązywania nowych przyjaźni. Dzieci brały udział w zabawach integracyjnych, grały w gry planszowe, pokonywały tory przeszkód, śpiewały ulubione piosenki, grały w piłkę, brały udział w licznych aktywnościach sportowych. I tak to wszystko wyglądało w naszych spółdzielczych placówkach kulturalnych przez ostatnie 2 miesiące. A zatem do zobaczenia za rok, a w TVK WSM wcześniej, bo już za tydzień w naszej stacji, sierpniowe wydanie wakacji z TVK i szersze podsumowanie drugiego miesiąca letniego wypoczynku.